Łukasz? Siemanko, cześć. Piąteczka. Witam. Mam dla Ciebie wyzwanie. Wyzwanie? Wyzwanie. Lubię wyzwania. Super. Zapraszam. Dawaj. Słucham Ciebie, jakie to jest wyzwanie? Już jestem ciekawy. Moje wyzwanie, jak tutaj widzisz, jest kula do kręgli. O, no, ciekawe, już to się podoba. Ja jestem dobry w tą grę, także... Słuchaj, możesz sobie ustawić te puszki, tak jak chcesz, żebyś miał szansę. Nie, ja widzę, że są fajnie. Ja stawiam, Tomku, do końca, nie, cały tydzień kawę Ci będę robił. O, dobra. Może być? Wchodzę w to. Dobra, zaczynamy. O, linia może być? O kurde, no może dobra, być? Może być. Huh. No nie przypuszczałem, że to zrobisz. Dziękuję. Piąteczka. Piąteczka. Zapraszam, Bartek, spróbuj. O! Dobra. Ej, gdzie ja mogę się tu schować? O. Legenda głosi, że w środku kuli do kręgli znajduje się płynna lawa i pod żadnym pozorem nie można jej otworzyć. Ale wiadomo, to jest tylko legenda. W dzisiejszym odcinku przy użyciu naszych maszyn Waterjet przytniemy kulę w pół i zobaczymy, co kryje wnętrze. Również sprawdzimy, jak maszyna sobie daje radę, jak strumień sobie daje radę z tak grubym materiałem, jak będą wyglądały powierzchnie cięcia, i wszystkie inne aspekty. Zaczynajmy. Projekt cięcia kuli został napisany przez Kamila. Oto linia cięcia pokazana z góry. A tutaj mamy z boku. W ten sposób będzie poruszała się oś Z. Kolory przedstawiają jakości, w których będą cięte poszczególne frakcje. Tutaj na środku widzicie, będzie najwyższej jakości cięcie. Pokażę Wam to o tak. Tak to wygląda. Do programu również można wgrać wirtualny obiekt. W tym przypadku jest to kula. I wygląda to w taki sposób. Cała akcja będzie przeprowadzana na MAXIEMie. Kula została już zamontowana na stole. W kawałku deski wycięliśmy otwór, żeby kula stała stabilnie. Wszystko jest przygotowane do cięcia. Tutaj mam efekt naszego cięcia, ale zanim Wam to pokażę, na YouTubie, a mianowicie na Waterjet Channel, widziałem, jak chłopaki również próbowali przeciąć kulę do kręgli. Zadziwił mnie efekt, ponieważ jak widzicie tutaj na dołączonych zdjęciach, część dolna jest mocno poszarpana, nie mogli przeciąć kuli do końca. Nie wiem, czym to było spowodowane. Kiepskimi ustawieniami, złą jakością maszyny. Ciężko mi to określić, bo nie ma żadnych informacji na filmie, jak długo cięli, jaką jakością, jaki materiał wybrali do cięcia kuli do kręgli. Dlatego postanowiłem również przeciąć kulę do kręgli i przekonać się, jak to wyjdzie u nas. Oto rezultat naszego cięcia. Na początku przyjrzyjmy się budowie. Zewnętrzna warstwa to tworzywo sztuczne, a środek wypełniony jest coś w stylu jakiś beton. Nie wiem. Tak wygląda nasze cięcie. Powierzchnia gładka, dolna i górna powierzchnia. końcu nie ma żadnych fal. Bardzo ciekawy efekt przecinania dość grubego materiału. Tak wygląda druga strona. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i widzimy się kolejnym razem. Cześć!